około 210 zostało rannych, 167 wypadków drogowych. Serwisie na początek świąteczne statystyki drogowe. A na koniec przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Północno-środkowe regiony zaatakowała ostrożna. Aleksandra Kozera, zapraszam. 18 ofiar śmiertelnych, 210 osób rannych, 167 wypadkach. To tegoroczny drogowy bilans trzech ostatnich dni. Policja podkreśla, że dokładnie taka sama liczba osób poniosła śmierć w wypadkach podczas Świąt Bożego Narodzenia w zeszłym roku. W te święta wypadków było o 10 mniej, mniej o 35 osób było też rannych. Liczby pokazują poprawę, ale nie możemy mówić o przełomie w tragicznych wynikach wypadków. Nadal wielu kierowców nie docenia warunków pogodowych i jeździ za szybko, mówi Robert Oper z Komendy Głównej Policji. Większość tych zdarzeń właśnie to było tylko 19-19 roku. To nie musi być naprawdę za każdy, to teraz tam wygląda jak czarny, że spokojnie mamy radę się zatrzymać. Niestety w wielu przypadkach, szczególnie w godzinach nocnych czy wczesno porannych, to są tragedie. Wiele wypadków ma miejsce na drogach jednojezdniowych podczas wyprzedzania. Nie mówimy przydania drugiego i trzeciego, to też czasami można zaobserwować na polskich drogach. To też bardzo często jest przyczyną kolizji bądź poważniejszych zdarzeń. Lepsze są statystyki zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Zmienia się też świadomość. Na dni jeżdżących na podwójnym gazie nie przekłada się bezpośrednio na mniejszą liczbę ofiar, bo statystycznie nietrzeźwi nie powodują więcej wypadków niż trzeźwi użytkownicy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rząd chce stworzyć centralną bazę rachunków. Dzięki niej fiskus ma skuteczniej wykrywać oszustwa podatkowe. Rejestr miałby objąć między innymi rachunki bankowe, rachunki w skokach, rachunki papierów wartościowych, umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi czy portfele online, na których zgromadzone są jednostki walut wirtualnych. Dostęp do informacji o rachunkach miałyby między innymi prokuratura, policja, straż graniczna, CBA, ABW, służba kontrwywiadu wojskowego, żandarmeria wojskowa, organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej, a także wywiad skarbowy. Wśród celów nowej regulacji jest usprawnienie działań kontroli skarbowej czy celnej, większa kontrola administracji nad pozyskiwanymi informacjami. Tuż przed świętami minister finansów i rozwoju skierował projekt do konsultacji społecznych. Trafił on do 39 podmiotów, m.in. ministerstw, organizacji pozarządowych czy instytucji takich jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Koalicja syryjskich ugrupowań opozycyjnych nie ma informacji o negocjacjach między rządem w Damaszku i jego przeciwnikami. O rozmowach takich doniosła rosyjska agencja Interfax. George Sabra, przedstawiciel koalicji o nazwie Wysoki Komitet Negocjacyjny, oświadczył, że komitet nie ma nic wspólnego z tymi rozmowami. W skład koalicji PSCO wchodzi m.in. Wolna Armia Syryjska, skupiająca ugrupowania zbrojne walczące z prezydentem Basharem al-Assadem. Agencja cytowała rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który miał powiedzieć, że syryjski rząd rozmawia z opozycją przed szerszym spotkaniem, do którego ma dojść w stolicy Kazachstanu, Astanie. Brak dopływu energii elektrycznej, brak widoczności na drogach, a przede wszystkim problemy w podróżach Amerykanów po świętach. Północno-środkowe Stany USA zaatakowała ostra zima. W północnej i południowej Dakocie zamknięto setki kilometrów autostrad. Władze w Minnesocie zaapelowały do kierowców udających się w podróż, aby koniecznie ze względu bezpieczeństwa zabrali ze sobą wodę, żywność oraz latarki. W tej części USA pada marznący deszcz, śnieg, a prędkość wiatru miejscami osiąga 100 km na godzinę. Trudno w tej chwili oszacować, ale kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Występują duże problemy na lotniskach. W ostatnich godzinach odwołano już około 300 lotów przy granicy z Kanadą. Temperatura odczuwalna wynosi -29°C. Miejscami spadło nawet 40 cm śniegu. W Miami Polskiego Radia, Jan Machewski. Prognoza pogody. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przemieszczają się z północy na południe kraju. W dzień zachmurzenie duże, po południu na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 6 lokalnie na zachodzie i nad morzem. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Adrian Bong, dzień dobry, zapraszam na magazyn międzynarodowy Świat w południe. A dziś w magazynie porozmawiamy o rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie osiedli żydowskich. Przegłosowanej rezolucji, która nawołuje do natychmiastowego wstrzymania budowy nowych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu w Jerozolimie
wschodni, gdyż jak traktuje rewolucja, stanowi to poważne niebezpieczeństwo dla izraelsko-palestyńskiego pokoju, procesu pokojowego i zagraża koncepcji rozwiązania dwupaństwowego. Przegłosowanie tej rezolucji umożliwiło wstrzymanie się od głosu Stanów Zjednoczonych, co wywołało ostrą reakcję ze strony Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał do siebie ambasadorów krajów, które głosowały za przyjęciem rezolucji, w tym ambasadora Stanów Zjednoczonych. A wszyscy goście, Mariusz Wojtowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Rzakowski, redakcja Międzynarodowa Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powiemy o tym wstrzymaniu się od głosu Stanów Zjednoczonych i konsekwencjach politycznych tego, to pytanie natury ogólnej. Jakie znaczenie ma przyjęcie tej rezolucji? Pan Jeffrey Aronson z Narca Bliskiego Wschodu pisze dla portalu Al Jazeera: rezolucja jest zbyt słaba i przegłosowana za późno. Palestyńczycy wiedzą, że dostają nieświeże okruchy ze stołu Rady Bezpieczeństwa. On to mówi odnosząc się właśnie do tego wstrzymania się od głosu Stanów Zjednoczonych. O tym, jakie więc znaczenie ma przyjęcie tej rezolucji? Czy ma jakiekolwiek? Nie, no ma oczywiście, dlatego że wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa w sprawie Palestyńczyków ma raczej nie są okruchami, które zadziałały. Podać tam od 181 rezolucji, czy w styczniu roku podziału Palestyny na dwa państwa, nigdy nie weszło w życie. Potem już po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, przypomnijmy, kiedy Izrael uderzył na kraje arabskie, była rezolucja również w sprawach palestyńskich, powrotu uchodźców i tak dalej, i tak dalej. To też nie zadziałało. Znaczenie tej rezolucji jest takie, że pierwsze zostaje w kanałach Rady Bezpieczeństwa, co może nie być dużo, ale może stanowić podstawę do kolejnych zaskarżeń. Przypomnijmy, że rezolucje niewykonane mogą być zaskarżone do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Oczywiście ten Trybunał w Hadze rozpatrzy skargi m.in. na nielegalne osiedla, bo pamiętajmy, że te izraelskie osiedla są dwojakiego rodzaju. Pierwsze osiedla to są te, które są dokonywane za zgodą rządu izraelskiego i są te, które są robione na cicho, które są nielegalne również z punktu widzenia prawa izraelskiego. Między innymi ostatnio na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy Izraela, który nakazał likwidację dwóch osiedli. No, premier Netanyahu uznał, że to jest ważne, że on jego głosi liczy. Ale o to chodzi. Ale te rezolucje można zaskarżyć. Co więcej, w listopadzie Izrael przyjął nawet projekt ustawy legalizującej te dzikie osiedla, która jest nielegalna. Również mówię orzeczenie Sądu Najwyższego Izraela w tej sprawie. Ale o to chodzi. Te osiedla na podstawie obecnej rezolucji można zaskarżyć. Oczywiście wyrok będzie prawdopodobnie korzystny dla Palestyńczyków. Chociaż znowu, jeśli użyć tego porównania okruchy nieświeże, no to również wyrok będzie na papierze, no ale nic więcej nie można zrobić w tej sprawie. Chociaż z punktu widzenia prawa międzynarodowego sytuacja jest jasna. Okupant, a w takiej sytuacji Izrael znajduje się na zachodnim brzegu i we wschodniej części Jerozolimy, nie ma prawa zmieniać status quo, wykonywać zmian etnicznych, przesuwać, tworzyć osiedli i tak dalej. Ja myślę, że dzięki temu dowiedzieliśmy się też o najbliższej polityce amerykańskiej oraz izraelskiej wobec zarówno regionu Bliskiego Wschodu, jak i Narodów Zjednoczonych. Donald Trump wysyła przecież ta rezolucja, zanim została przyjęta. I zanim dowiedzieliśmy się o ostatniej w sprawie regionu Bliskiego Wschodu decyzji administracji Baracka Obamy, no to Donald Trump konsultował tę rezolucję z władzami Egiptu, z prezydentem Sisim i wywierał nacisk, żeby Egipt nie wspierał tej rezolucji. Chociaż sam złożył projekt tej rezolucji. Tak, ale co ciekawy jest ten telefon do Sisiego, prawda, z Waszyngtonu do Kairu. Kolejną rzeczą jest jakże ostra odpowiedź Netanyahu, czyli premiera Izraela, który mówi: zaraz, to my musimy policzyć pieniądze. Zresztą retoryka podobna do Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o NATO, prawda? I musimy policzyć pieniądze, które wydajemy na ONZ. Kolejna rzecz to dowiedzieliśmy się o tym chociażby z informacji przesłanej Twitterem przez Davida Friedmana, przyszłego ewentualnego ambasadora w Izraelu amerykańskiego, który też wywołuje dużo kontrowersji. Tak, pochodzącego, no, bardzo, bardzo mocno związanego z diasporą żydowską amerykańską i to jest oddzielny temat w ogóle, ten człowiek sam w sobie, natomiast on powiedział po 20 stycznia, kiedy zostanie zaprzysiężony Donald Trump, sytuacja na Bliskim Wschodzie i zmieni się diametralnie nasze podejście. Czyli też mamy taką cezurę, to czasowo. Sprawy, mam wrażenie, że przyspieszyły bardzo mocno od momentu, kiedy ta rezolucja pojawiła się na stole. Znaczy, sprawy przyspieszyły, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że w polityce, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w tej kwestii takiej drażniącej, niewracającego pokoju aż od
sprawy, to jak porozumienia z Oslo, potem są szybko negowane i Bliski Wschód coraz głębiej popada nie tylko w zaostrzający się konflikt, ale ten konflikt wydaje się, że będzie w przyszłości. Bardzo odległy niestety. I teraz to wszystko, co się dzieje obecnie, oddala tą perspektywę jakiegokolwiek porozumienia czy zażegnania kolejnego kryzysu, będzie coraz trudniejsze pokoleniowo. A więc jeśli mówimy o tym, że na razie zwracaliśmy uwagę na to, co dzieje w Syrii i Iraku, zapomnieliśmy o tym, że ognisko w Palestynie było wcześniejsze i ten problem będzie narastał coraz bardziej. I krótko mówiąc, widmo wojny na Bliskim Wschodzie się przybliżyło, a nie oddaliło. Dlaczego? Dlatego, że Izrael wielokrotnie dokonywał kroków z jednej strony usiłujących nawiązać pokój, po czym zmiana rządu, no niestety wybory bywają i skomplikowane w Izraelu, zwłaszcza, że większość rządowała przez bardzo cienistka i okazuje się, że kolejni przywódcy jakby przekreślają dorobek swoich poprzednich Izraelu i dokonują jakby eskalacji napięcia, co niekorzystnego dla Izraela. I to jest problem. A z drugiej strony to, co się działo też w pewnym sensie w Iraku, ale w tym razie, dokonuje się jakby zepchnięcia przeciwnika już takiego narożnika, że w tym narożniku może dokonywać kroków nieobliczalnych, niekontrolowanych. Polityka nieprzewidywalna i nieobliczalna przeciwnika w narożniku jest najgorszą możliwą. Pytanie jest, jaką reprezentację polityczną ma ten przeciwnik, prawda? Bo Palestyńczycy, to jeżeli chodzi o swoich własnych przedstawicieli, to jest to jest ogromna sprawa. Tak, że mam zgodę. Właśnie to jest ten problem. Bo poza tym, że oni są w narożniku, to oni są bardzo słabi. Jeszcze to powoduje, że nie ma nikogo, kto by przewodził. I w tym momencie zaczynają odgrywać w społeczeństwie. Zresztą mieliśmy to w przypadku upadku w Egipcie, tego zamętu całego wiosny arabskiej. Brak lidera jakiegokolwiek opozycji sprawia, że decyduje ulica. Miejscowe nastroje. I to jest rzecz najgorsza, bo tam nie ma żadnej kalkulacji, żadnej możliwości mediacji. To jest po prostu fala. A czy ta rezolucja może wzmocnić pozycję Palestyńczyków? W jakiś sposób? Ja nie sądzę. Ja myślę, że oczywiście Palestyńczycy, to jest pytanie, czy to może wywołać kolejne napięcia. To znaczy Palestyńczycy oczywiście będą się do tego odwoływali i wykorzystywali to propagandowo jako element właśnie uznania przez świat kolejnych praw ich do samostanowienia, do tej koncepcji dwa narody, dwa państwa, prawda? No to jest tylko, że pytanie jest, czy oni są w stanie to przekuć na jakieś dyplomatyczne działania, bo to, co mówi redaktor Borkowski, to jest absolutnie clue. Zepchnięci do narożnika. Jeszcze kto jest zepchnięty? Struktura demograficzna Palestyńczyków. Przecież gro to są młodzi ludzie. Ludzie, którzy Palestyńczycy przecież to nie jest naród fellachów, prawda, chłopów tylko i wyłącznie. To są młodzi ludzie jakoś tam wyedukowani. Czasami bardzo dobrze, czasami gorzej, ale to oznacza, że mają aspiracje i ambicje. Nie możemy też zapominać o tym, w jaki sposób młodzi ludzie, nie mający widocznych przywódców, radykalizują się, ponieważ no kimże jest Mahmud Abbas? Mam wrażenie, że gdybyśmy pojechali do zachodniego, na zachodni brzeg Jordanu i popytali młodych ludzi o Mahmuda Abbasa, któremu tylekroć okazywano poparcie podczas różnych, chociażby akcja ze wstąpieniem do jednej ze struktur ONZ-u kilka lat temu, prawda? Wielkie krzesło, które jest w Ramallach jako krzesło nieobecnej Palestyny w ONZ-cie, to też jest symbol. Ten ONZ, mam wrażenie, Palestyńczykom jako organizacja niestety nie pomoże, a to, co się dzieje w administracji Donalda Trumpa, z administracją Donalda Trumpa, teraz szykowano na następne lata, na następne miesiące, mam wrażenie, że chyba się pan ze mną zgodzi, konflikt ten właśnie izraelsko-palestyński, niewiele jest takich konfliktów, które tak mocno zależą od tego, co powiedzą Stany Zjednoczone, prawda? A propos Stanów Zjednoczonych, bo mówimy o Donaldzie Trumpie i tej prezydenturze, która od przyszłego roku, ale też chyba warto kilka słów powiedzieć o tej decyzji Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu się od tego głosu, no bo to jest jednak decyzja podjęta na dużej mierze przez Baracka Obamę. Baracka Obamę, który wcześniej już porażkę, ale wcześniej no, jakby nie odważył się zaprotestować czy podejmować jakieś decyzje, które byłyby, jakby godziłyby z interesami Izraela. Czy to jest taki mały rewanż ze strony Obamy na koniec jego kadencji? To jest desperacja. Obama, przyjmując władzę 8 lat temu, wierzył, że w przemówieniu kairskim, w którym stworzył ramy takie bliskie
stosunków z premierem Netanyahu, natomiast liczył, że będzie motywacja polityczna, że gdzieś jakieś racjonalne argumenty ustawione uda mu się skłonić Netanyahu do zawarcia pokoju. Netanyahu zresztą, który jest, jak się mówi, trochę bezideowy, tak naprawdę jego ideałem jest władza, utrzymanie władzy. Rok temu niestety omal jej nie stracił, musiał zdobyć porozumienie i wygrał wybory tylko dzięki porozumieniu z partiami skrajnie prawicowymi, które nie uznają w ogóle jakiegokolwiek rozwiązania politycznego na Bliskim Wschodzie. I on zaczął mówić podwójnym językiem i chyba to Obamę wpędziło, no stał jak to się desperacji zupełnie. I to był ten gest desperacji, ale nie polityka, tylko człowieka, które są trochę oszukane. Po pierwsze, ładnie w kilku latach, teraz to się nasiliło ostatnio w ciągu tego pół roku. Są cztery rzeczy, które są jakby negacją dotychczasowego dorobku premiera Rabina wcześniej, premiera Peresa i w ogóle wielu polityków, osób pokojowych, którzy widzieli konieczność. Może nie sympatii, ale widzieli konieczność istnienia obok siebie i Palestyńczyków, i Izraelczyków, że tu jakiekolwiek rozwiązania militarne nic nie przyniosą. A Netanyahu od pierwsza zaczął stosować podwójny język. Za granicą mówił, owszem, dla państwa będziemy negocjować, rokowania były kompletnie puste, oszukiwali Amerykanów, że chcą negocjować, a jednocześnie Netanyahu na terenie swoim wewnętrznym, na użytek wewnętrzny jakby, ale być może było prawdziwe, poruszył trzy rzeczy. Porozumienia z Oslo już nic nie znaczą, nie będziemy ich przestrzegać. Porozumienia z Oslo to jest tworzenie samorządu palestyńskiego, jakichś zaczątków współpracy. Po drugie, zabiegi do wchłonięcia tzw. strefy C na zachodnim brzegu. Strefa C to jest praktycznie 60% tego obszaru. Wchłonięcie do Izraela to jest zmiana granic. Wchłonięcie ogromnej ilości Palestyńczyków, którzy byliby obywatelami trzeciej kategorii, więc dla bezpieczeństwa samego Izraela to jest fatalna decyzja. A ponadto przekreśliłoby to już jakiekolwiek szanse na jakikolwiek sposób. Chyba rozpaczył Obamy, zobaczył, że zostaje oszukiwany i po prostu chciał zareagować już jako człowiek oszukiwany. Ale wracając tutaj, chciałem nawiązać jednym zdaniem do tego, co powiedział pan Michał. Otóż ta młodzież palestyńska na początku wierzyła w swoich przywódców. Ja nie mówię już o Arafacie, ale potem nawet Abbasa wierzyła, że ten rokowania doprowadzą do jakiegoś pokoju. Teraz ta młodzież palestyńska nie wierzy w żadną organizację ani partię polityczną. To jest szalenie groźne. Kto im może zaoferować teraz jakąkolwiek strukturę? No niestety struktury radykalne islamskie. Radykalizacja, czym się kończy, to widzieliśmy w Syrii, widzieliśmy w Iraku. I teraz ta młodzież, która jest całkowicie rozczarowana, widzi, że jakiekolwiek negocjacje z Izraelczykami nic nie przynosiły. Raczej skompromitowały polityków palestyńskich, którzy próbowali to robić. W związku z tym, jaka jest teraz alternatywa? Tak naprawdę tylko konfrontacja, ale konfrontacja na polu terrorystycznym. I pamiętajmy, o ile Izrael do tej pory sobie nieźle z tym radził, to tak nie zawsze tak to musi być. To znaczy, pytanie jest też, bo myślę, że armia izraelska nie śpi w tym momencie, tylko plany tak zwane ewentualnościowe są opracowane. Pamiętajmy, co się wydarzyło w 70 roku w Jordanii, prawda, z Palestyńczykami. To możliwa akcja zbrojna, która jest skierowana przeciwko Izraelczykom, przeciwko Palestyńczykom, jest możliwa, prawda? Tylko na jaką skalę. Do czego my doprowadzamy? Ta rezolucja, ona na papierze, mam wrażenie, brzmi niewinnie. Natomiast to, co za nią stoi, ze strony chociażby właśnie amerykańskiej, czy to, o czym mówi pan Mariusz Borkowski, to jest bardzo, bardzo mocne. Brak liderów z jednej strony palestyńskich, z drugiej strony mocna administracja właśnie teraz jaka, proizraelska, pro-netanyahowska, prawda, pro-radykalna żydowska. I to się szykuje nam w ciągu naciągających kilku miesięcy. A jeszcze 4 lata. A jeszcze 4 lata. I teraz pytanie, oczywiście z jednej strony słabość Obamy, zgadzam się, ale z drugiej strony Obama, patrząc na to, co się dzieje, bo przecież tak jak mówię, wróćmy do tego ambasadora przyszłego, Friedmana, to jest człowiek, który ma fundację, która finansowo wspiera jedno z osiedli żydowskich tuż niedaleko Ramallah. Jak ktoś był w Ramallah, wie, jak to jest wzbudzające agresję wręcz takie osiedle. Także tutaj myślę, że administracja Obamy i sam Obama odcinają się od tej polityki, którą w przyszłości zakładają, będzie prowadził Donald Trump i w ten sposób też na użytek wewnętrzny, polityki wewnętrznej amerykańskiej, no bo wiadomo, że to lobby pro-żydowskie, pro-izraelskie w Stanach Zjednoczonych, mówię o Amerykanach żydowskiego pochodzenia oczywiście, ono jest podzielone na dwie części. Jedni
są za Trumpem, drudzy są za Obamą, republikanami i demokratami. W tym momencie Obama stara się pokazać swoim prożydowskim wspierającym właśnie organizacją, że nie opuszczam was, jestem za tą polityką, którą do tej pory miałem. To, co będzie robił Trump, to nie jest kompletnie moja polityka. Także mam wrażenie, że tutaj też jest to ważne. Tego tak się nazywa, i to, co pan powiedział, pamiętał do sprawy armii izraelskiej. Pamiętajmy pamiątkę z Gazy. Otóż okazało się w pewnym momencie, że nad Gazą armia izraelska w pełni panowała. Właśnie tam było więcej armii, aniżeli cywilów w ogóle. I okazało się, że mimo to nie byli w stanie obszar Gazy, pamiętajmy, niewielki, to jest obszar właśnie Warszawy z przyległościami niewielki, nie byli w stanie tym zapanować. I to samo grozi na to, że Gazą stanie się zachodni brzeg. Co to oznacza? To oznacza nie tylko destabilizację zachodniego brzegu, ale ożywienie się całej szachownicy bliskowschodniej, bo w tym, chociaż Palestyńczycy i dlatego przegrywali, nie są wspierani ani przez tak możnych jak Arabia Saudyjska i wszystkie kraje arabskie naftowe nad Zatoką Perską. Niemniej jednak w tym zamęcie będą wspierane różne interesy i boję się, że to będzie szło w kierunku, już nawet nie mówiąc o tym, czy to Palestyńczycy będą wygrywali, czy będą przegrywali, jak bardzo, ale będą na tym zyskiwały wszystkie nurty radykalne na Bliskim Wschodzie. Które dzięki temu, że są radykalne, będą finansowane przez szejków z Zatoki Perskiej, wtedy dostaną pieniądze na walkę z tym okropnym, z tą okropną naleciałością, jaką jest Izrael. Używam oczywiście retoryki radykalnej islamskiej. Jak najbardziej pieniądze dostaną. A pieniędzy nie było na Palestyńczyków, bo byli za świeccy. To była najbardziej świecka struktura, najmniej podatna, dopóki się Hamas nie pojawił, ale Hamas był produktem właśnie represji i tych wszystkich, co się działo w Gazie. Izraelczycy paradoksalnie, tak, Amerykanie wychowali trochę Al-Kaidę w Afganistanie, to tak wychowano, no niestety, Hamas, który na początku był przez Izraelczyków uważany, jest organizacja praktycznie religijna, dobroczynna, żadnego zagrożenia. Okazało się to największym wrogiem Izraela. Ja w Ramallah 4 lata temu słyszałem takie słowa jednego z członków Fatahu, tej świeckiej organizacji palestyńskiej, który powiedział mi, jeżeli Zachód nie zrozumie, że już powinien nas wspierać, to było 4 lata temu, to właśnie traci okazję na ostatnią arabską partię świecką w takim dobrym słowa tego znaczeniu. Czyli jeżeli Fatah rzeczywiście zostanie wyeliminowany i nie będzie miał wsparcia wśród młodych ludzi, bo to jest najważniejsze moim zdaniem, to w tym momencie ta wojna, która będzie w Palestynie, w Izraelu... Ale nie powiem, podjazdowe na zużycie jakieś, to będzie nowa jakość, która nas wszystkich nieźle zaskoczy, ale z której myślę, że armia izraelska w jakiś sposób sobie zdaje sprawę, ale skutki to myślę, że nie takich mądrych nawet w armii izraelskiej chyba nie ma. To na koniec jeszcze takie trochę prowokacyjne pytanie właśnie o Donalda Trumpa, bo Donald Trump obiecał ostatnio, odnosząc się do zabiegów o pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, że jego administracja i tak do tego doprowadzi. No ale biorąc pod uwagę niedawne komentarze, z których wynikało, że chce przenieść ambasadę USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, czy właśnie powołanie nowego ambasadora, no to można to powątpiewać. Myślę, że Trump, jego administracja, tą, którą powołuje, nie zna kompletnie realiów bliskowschodnich. To jest dramat. Ktoś, kto zabiera się do jakichkolwiek prób mediacji, a już nie mając uregulowania, nie zdaje sobie z tego sprawy, że może sprawy znacznie bardziej skomplikować. Zresztą to w historii Bliskiego Wschodu ostatnie być może nie dla tego pokolenia, które tego słucha, ale my od lat 40., wczesnych 40., ingerencja mocarstw z zewnątrz, wcześniej Francja, Wielka Brytania, potem Stany, potem Związek Radziecki, tylko narastały komplikacje, a nie rozwiązywano niczego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że Trump tak naprawdę rzucał hasłami, ale za tym się niewiele kryje, bo Trump nie wyśle prawdopodobnie, tak jak było w przypadku Busha, dużych kontyngentów amerykańskich, które by walczyły i potem wracałoby bardzo wielu żołnierzy w trumnach. Trump, dbając o swoją popularność, będzie chciał finansować wygaszanie, jak twierdzi, tylko gdzie on znajdzie partnerów do wygaszania, nie wysyłając swoich żołnierzy na Bliski Wschód? A w to raczej wątpię. Może Henry Kissinger znajdzie rozwiązanie na konflikt palestyńsko-izraelski, bo jak właśnie się dowiadujemy, ma zostać doradcą Donalda Trumpa do spraw polityki zagranicznej. No nie wiem, to są oczywiście na razie informacje z mediów. Henry Kissinger, dobiegający setki polityk, tak naprawdę dobrze znający realia lat 70., 80., nie jestem w stanie stwierdzić, ale dobrze
To jest dobry trop, to znaczy doradcy Donalda Trumpa. Jednym z nich będzie na przykład Walid Fares, to jest chrześcijanin maronita. Swego czasu proponowałby w południowym Libanie, który jeszcze był pod okupacją izraelską, stworzyć enklawę chrześcijańskiego państwa. Ta część Libanu jest zdominowana przez szyitów i nie ma szans, żeby nie wyrzucając ich, stworzyć tam cokolwiek, jakąkolwiek enklawę. Chodzi mi o to, że pytanie jest, kim będą w praktyce doradcy na przykład Donalda Trumpa, bo jak pamiętamy doradców George'a Busha, Irakijczyków, którzy mówili, że stworzą mu nowe państwo i nowy Irak demokratyczny, ta tak zwana kanapowa opozycja, to skończyło się czymś fatalnym i mamy teraz państwo islamskie zamiast naprawdę bijącego do ostatniego Iraku. Ja nie mówię, że Saddam Hussein był świetny, ale no nastąpiło pewnego rodzaju niezrozumienie koncepcji, mówiąc delikatnie. Obawiam się, że teraz możemy mieć przy tym nagromadzeniu jednostronnych obserwatorów życia politycznego i analityków Bliskiego Wschodu zupełnie nietrafione decyzje Donalda Trumpa. Tylko słowo podsumowania. Wszelkie siłowe reakcje ze strony świata zachodniego czy Stanów Zjednoczonych obrócą się przeciwko nam, jako zachodowi, jeśli to liczymy. I destabilizują jeszcze bardziej Bliski Wschód. Tam potrzeba naprawdę ludzi, którzy to rozumieją i którzy dokonają bardzo delikatnych posunięć, żadnych gwałtownych, ale wymagana jest dobra wola po obu stronach. Niestety, przy obecnym przywódcy, premierze Netanyahu, ja w tą dobrą wolę trochę wątpię. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Świata w Południe. Bardzo dziękuję. Moim gościem byli Mariusz Borkowski i Michał Żakowski. Do usłyszenia jutro. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na produkty LTV, małe i duże AGD oraz sprzęt komputerowy otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Jak pomożesz swojemu psu podczas Sylwestra? Zawsze stresowały go fajerwerki, ale odkąd podaję mu tabletki Revetia Stress, jest spokojniejszy. Mój pies nie lubi nagłych hałasów, dlatego podaję mu Revetia Stress. Dzięki temu lepiej znosi głośne dźwięki. Noc sylwestrowa może być spokojna dla twojego psa. Kup w drogerii Rossmann tabletki Revetia Stress. Revetia Stress zawiera aż 4 składniki aktywne, na przykład tryptofan zmniejszający podatność psa na stres oraz wyciąg z kożułka lekarskiego, który działa uspokajająco i przeciwlękowo. Revetia Stress to spokój dla twojego psa. Cenisz dobre i pewne inwestycje? Wybierz obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych i zbuduj twój kapitał z giełdą papierów wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Oprocentowanie zmienne oparte na stawce referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Zbuduj twój kapitał z GPW. Zapisy od 2 do 12 stycznia 2017 roku. www.gpw.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A. w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 roku wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej spółki www.gpw.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. No, to rozumiem. To się nazywa impreza. Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Autopromocja. Polskie Radio 24. Ochłodło. Wielkie